Ewangelia Mateusza. Autor i czas powstania Ewangelii Mateusza. W większości rękopisów nagłówek pierwszej księgi Nowego Testamentu brzmi Ewangelia według Mateusza. Istnieje tylko jedna dobra nowina o wielkim dziele, którego Bóg dokonał przez swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, ale zgodnie z Jego doskonałą mądrością uznał On, że potrzebni są czterej mężowie, aby pisemnie obwieścić światu tę cudowną wieść o zbawieniu. Jak większość ksiąg biblijnych, również i ta Ewangelia nie wymienia z imienia swego autora. Niemniej jednak już od samego początku tradycja chrześcijańska potwierdza, że apostoł Mateusz jest jej autorem. Co prawda, ta sama tradycja twierdzi jednocześnie, że Ewangelia Mateusza została pierwotnie napisana w języku hebrajskim lub aramejskim. Papiasz z Hierapolis około 65 do 150 roku pisze. Papiasz z Hierapolis, żyjący w latach od 65 do 150, pisze: Mateusz spisał wyrocznie, greckie logis, Jezusa po hebrajsku, które później każdy tłumaczył możliwie jak najlepiej. Nie jest to jednoznaczna wypowiedź, dlatego istnieje wiele jej interpretacji. Większość nowożytnych uczonych podziela pogląd, że autorem tej Ewangelii nie był Mateusz i że nie została ona napisana ani w hebrajskim, ani też w aramejskim języku. Uważają oni, że pisarz nie był apostołem i że Ewangelia powstała w języku greckim w oparciu o dwa źródła, Ewangelię Marka oraz tak zwane źródło Q, które istnieje jednak tylko w teorii. By dowieść słuszności tezy, że apostoł Mateusz nie mógł być autorem tego pisma, argumentuje się, że naoczny świadek nie mógłby pisać w taki sposób i że z pewnością nie korzystałby z dzieła Marka, który sam nie był apostołem. Po pierwsze, oba argumenty pozostają po dziś dzień całkowicie nieudowodnionymi stwierdzeniami. Po drugie, ci, którzy się nimi posługują, w ogóle nie uwzględniają faktu, że choć Pismo Święte zostało spisane przez ludzi, to jednak zostali oni natchnieni przez Ducha Świętego, który kierował nimi w ich pracy, zarówno co się tyczy treści, jak też formy. Przeczytać o tym możemy w pierwszym liście do Koryntian, 2:13. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. I drugie miejsce to jest 2 Piotra, 1:21. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży natchnieni Duchem Świętym. Z drugiej zaś strony istnienie zbioru wypowiedzi Jezusa w języku aramejskim, bo właśnie za to uważa się owo źródło Q, jest co prawda możliwe, ale pozostaje teorią, dopóki nie zostanie udowodnione przez konkretne znaleziska. Tekst Ewangelii Mateusza uważany jest dzisiaj niemal przez wszystkich badaczy greki za
grecki tekst oryginalny, nie zaś za przekład. Mateusz jest wymieniony jako 7 lub 8 apostoł z kolei. Czytamy o tym Mateusza 10 rozdział 2 werset. A te są imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, którego zwano Piotrem, i Andrzej, brat jego, Jakub, syn Zebedeusza, oraz Jan, brat jego, Filip i Bartłomiej, Tomasz i Mateusz, celnik. Marka 3, rozdział 16, werset. Powołał ich więc 12, Szymona, któremu nadał imię Piotr, Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, i nadał im imię Boanerges, co znaczy synowie gromu, i Andrzeja, i Filipa, i Bartłomieja, i Mateusza. Łukasza, 6 rozdział, 13 werset. A gdy nastał dzień, przywołał uczniów swoich i wybrał z nich 12, których też nazwał apostołami: Szymona, którego nazwał Piotrem, i Andrzeja, brata jego, i Jakuba, i Jana, i Filipa, i Bartłomieja, i Mateusza. Dzieje apostolskie, 1 rozdział, 13 werset. Gdy tam przybyli, udali się na piętro, gdzie się zatrzymali Piotr i Jan, i Jakub, i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz. O jego powołaniu czytamy we wszystkich trzech Ewangeliach synoptycznych, nazywanych tak ze względu na ich podobieństwo. Mateusza 9 rozdział, 9 werset. I odchodząc stamtąd, ujrzał Jezus, człowieka, siedzącego przy cle imieniem Mateusz, i rzekł do niego: pójdź za mną, a on wstał i poszedł za nim. Marka, 2 rozdział, 13 werset. I wyszedł znów nad morze, i wszystek lud przychodził do niego, a on ich nauczał. A gdy przechodził, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego przy tle, i rzekł mu: pójdź za mną, i wstał i poszedł za nim. I Łukasza 5:27. Potem wyszedł i ujrzał celnika imieniem Lewi, siedzącego przy tle, i rzekł do niego: pójdź za mną. Podczas gdy Łukasz nazywa go celnikiem imieniem Lewi, a Marek Lewim, synem Alfeusza, jedynie w tej Ewangelii nazywany jest wyraźnie Mateuszem. Godnym uwagi jest również to, że tylko w naszej Ewangelii Mateusza apostoł nazwany jest Mateuszem celnikiem. Imię Mateusz pochodzi od wielu podobnych w brzmieniu imion hebrajskich: Matityasz, Matyja, Matania i tym podobne, które mają to samo znaczenie: dar od Pana. Ewangelia nie zawiera dokładnych informacji co do czasu jej powstania, dlatego też istnieją różne teorie na ten temat, podczas gdy niektórzy badacze są zdania,
że Ewangelia została napisana po zburzeniu Jerozolimy w roku 70. Inni uważają, że nie ma powodów, by tak twierdzić i datują ją na lata 60-70. Pewna wypowiedź Ireneusza, który pisał w roku pomiędzy 140 a 202, wskazuje, że czas jej powstania przypada na rok około 61 do 66 roku naszej ery. Temat i cel napisania Ewangelii. Ewangelia według Mateusza jest najdłuższa, a jednocześnie najprostsza w swojej strukturze ze wszystkich czterech Ewangelii. Nie jest to zresztą jedyny powód, dla którego jest umieszczona na początku. Zawdzięcza to przede wszystkim temu, że stanowi niejako przejście ze Starego do Nowego Testamentu. Ewangelia Mateusza zawiera około 60 bezpośrednich nawiązań do Starego Testamentu. Przy tym częściowo są to tylko bardzo krótkie fragmenty, na przykład Mateusza 5:21. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. Mateusza 5:27. Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył. Mateusza 5:38. Słyszeliście, iż powiedziano oko za oko, ząb za ząb. Mateusza 5:43. Słyszeliście, iż powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. Mateusza 24:15. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa. W sumie można z łatwością rozpoznać około 30 cytatów ze Starego Testamentu, na przykład Mateusza 2:5-6. Oni mu rzekli, Betlejemie Judzkim, bo tak napisał prorok, i ty, Betlejemie, ziemię judzka, wcale nie jesteś najmniejszy między książęcymi miastami judzkimi, z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Mateusza 3:3. Albowiem ten ci to jest, o którym Izajasz prorok mówił, wypowiadając te słowa, głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę pańską i prostujcie ścieżki jego. Mateusza 4:4. A on odpowiadając rzekł, napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. 4:7. Jezus mu rzekł, napisane jest również, nie będziesz kusił Pana Boga swego. I jeszcze Mateusza 4:7, Mateusza 4:10. Wtedy rzekł mu Jezus, idź precz, szatanie, albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz.
14 razy wydarzenia z życia Pana Jezusa zostały przedstawione jako wyraźne wypełnienie proroctw Starego Testamentu. Na przykład Mateusza 1 rozdział 22-23. A to wszystko się stało, aby się wypełniło słowo Pańskie wypowiedziane przez proroka. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. Mateusza 2:5-6. A oni mu rzekli w Betlejemie Judzkim, bo tak napisał prorok, a i ty, Betlejemie, ziemia judzka, wcale nie jesteś najmniejsze między książęcymi miastami judzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Mateusza 2:15. I przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniło, co powiedział Pan przez proroka mówiącego. Z Egiptu wezwałem syna mego. Mateusza 2:17-18. Wówczas spełniło się, co powiedziano przez Jeremiasza, proroka mówiącego. Słyszano głos w Rama, płacz i żałosną skargę. Rachel opłakuje dzieci swoje i nie daje się pocieszyć, bo ich nie ma. I jeszcze Mateusza 2:23. A przyszedłszy tam, zamieszkał w mieście zwanym Nazaret, aby się wypełniło, co powiedziano przez proroków, iż Nazarejczykiem nazwany będzie. Mateusza 4:14. Aby się wypełniło, co było powiedziane przez proroka Izajasza mówiącego, ziemia Zebulona i ziemia Naftalego, wzdłuż drogi morskiej, za Jordanie, Galilea pogan, lud pogrążony w mroku ujrzał światłość wielką i tym, którzy siedzieli w krainie i cieniu śmierci, rozbłysła światłość. I Mateusza 8:17. Aby się spełniło, co przepowiedziano przez Izajasza proroka mówiącego. On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. Mateusza 11:10. Jest ten, o którym napisano, oto ja posyłam posłańca mego przed Tobą, który przygotuje drogę Twoją przed Tobą. Mateusza 12:17-21. Żeby się wypełniło, co powiedziano przez proroka Izajasza w słowach. Oto sługa mój, którego wybrałem, umiłowany mój, którym moja dusza ma upodobanie. Złożę na niego ducha mego, a on obwieści narodom sąd. Nie będzie się spierał i nie będzie krzyczał, i nikt na ulicach nie usłyszy głosu jego. Trzciny nadłamanej nie dołamie, a lnót lejącego nie zagasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości, a w imieniu jego narody pokładać będą nadzieję. Mateusza
Mateusza 13:35. Aby się wypełniło, co powiedziano przez proroka, gdy mówił: otworzę w podobieństwach usta moje, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Mateusza 21:4-5. Mateusza 21:4-5. A to się stało, aby się spełniło, co powiedziano przez proroka mówiącego: powiedzcie córce syjońskiej, oto król twój przychodzi do ciebie łagodny i jedzie na ośle, źrebięciu oślicy podjarzemnej. Mateusza 21:42. Rzecze im Jezus, czy nie czytaliście nigdy w pismach: kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych. Wtedy mówi do nich Jezus: wy wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy. Napisano bowiem: uderzę pasterza i będą rozproszone owce, trzody. Mateusza 27:9-10. Wtedy się wypełniło, co było przepowiedziane przez proroka Jeremiasza w słowach: i wzięli 30 srebrników, cenę wyznaczoną za sprzedanego człowieka, jak go oszacowano w Izraelu, i dali je za pole garncarza, jak mi nakazał Pan. Zamiar Ducha Świętego w tej Ewangelii zostaje objawiony już w pierwszym jej wersecie. Jezus Chrystus jest synem Dawida i synem Abrahama, a co za tym idzie, jest Mesjaszem, prawowitym i obiecanym królem Izraela, wypełniającym wszystkie obietnice Starego Testamentu. 8 razy nazwany jest synem Dawida. Mateusza 1:1. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. Mateusza 9:27. A gdy Jezus odchodził stamtąd, szli za nim dwaj ślepi, wołając i mówiąc: zmiłuj się nad nami, synu Dawida. Mateusza 12:23. I zdumiony był cały lud i mówił: czy to nie jest syn Dawida? Mateusza 15:22. I oto niewiasta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała, mówiąc: zmiłuj się nade mną, Panie, synu Dawida. Córka moja jest okrutnie dręczona przez demona.
Mateusza 20:30. A oto dwaj ślepi siedzący przy drodze, usłyszawszy, że Jezus przechodził, zawołali, mówiąc: zmiłuj się nad nami, Panie, Synu Dawida. A lud gromił ich, aby milczeni, oni jednak głośniej wołali, mówiąc: zmiłuj się nad nami, Panie, Synu Dawida. I Mateusza 21:9. A rzesze, które go poprzedzały i które za nim podążały, wołały, mówiąc: Hosanna Synowi Dawidowemu, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Hosanna na wysokościach. Oraz 21:15. Arcykapłani zaś i uczeni w piśmie, widząc cuda, które czynił, i dzieci, które wołały w świątyni i mówiły: Hosanna Synowi Dawidowemu, oburzyli się. Bezpośrednio łączy się z tym kolejna cecha charakterystyczna dla Ewangelii Mateusza. Częste wzmianki o królestwie. Bazileja. 50 razy. Greckie Bazileja. 50 razy. Podczas gdy na innych miejscach Słowa Bożego nazywane jest ono najczęściej Królestwem Bożym, w tej Ewangelii aż 32 razy określone jest mianem Królestwa Niebios. Tylko 5 razy znajdujemy w niej wyrażenie Królestwo Boże. Z łatwością możemy określić strukturę tej Ewangelii, która odzwierciedla Boży zamiar. W pierwszej części tej księgi Pan Jezus przedstawiony zostaje swojemu ziemskiemu ludowi jako król Izraela. Tę część kończy rozdział 12, w którym zostaje on odrzucony jako król przez przywódców Izraela. W drugiej części, od 12 rozdziału, opisana została służba odrzuconego króla, która od teraz nie ogranicza się wyłącznie do Izraela, lecz obejmuje również pogańskie narody. W tej części po raz pierwszy w Biblii mamy do czynienia bezpośrednio ze zgromadzeniem Bożym lub kościołem, zborem, greckie eklezja, które składa się z Żydów i pogan. Widzimy to w Mateusza 16, rozdział 18, werset. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I kolejne miejsce. To jest pierwszy list do Koryntian 12:13. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Służba Chrystusa kończy się Jego cierpieniami i śmiercią, jak też Jego zmartwychwstaniem i wysłaniem apostołów na cały świat. Mateusz nie relacjonuje w niebo wstąpienia Pana. Wyraźna struktura Ewangelii podkreślona zostaje przez 5 wielkich mów Chrystusa, które każdorazowo kończą się podobnym zdaniem, gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów. Pierwsza z nich to tak zwane kazanie na górze. Od 5 rozdziału 1 wersetu Mateusza do 7 rozdziału 28 wersetu, w którym Pan ogłasza zasady Królestwa Niebios.
Wysyłając 12 uczniów do ludu izraelskiego, Pan poucza apostołów odnośnie ich służby. Widzimy to w Mateusza 10 rozdział od 1 wersetu do 11 rozdziału 1 werset. To jest druga mowa. W trzeciej mowie Pan wygłasza podobieństwa o Królestwie Niebios, tłumacząc, że z powodu odrzucenia go Królestwo przyjmie inną, nieznaną dotąd formę, co widzimy opisane w Mateusza 13 rozdział od 1 do 53 wersetu. W swojej czwartej mowie Mateusza 18 rozdział od 1 wiersza do 19 rozdziału 1 wiersz Pan Jezus przedstawia różne zasady postępowania dotyczące życia we wspólnocie, jak i poszczególnych wierzących. W ostatniej wielkiej przemowie o czasach ostatecznych Pan Jezus objaśnia uczniom los Izraela. Widzimy to Mateusza 24 rozdział od 1 do 44 wersetu. Chrześcijaństwa 24 rozdział Mateusza od 45 wersetu do 25 rozdziału 30 werset. I pogan. Mateusza 25 rozdział od 31 do 36 wersetu, aż do czasu jego objawienia się w chwale. Cechy szczególne Ewangelii Mateusza. A. Królestwo Niebios. Królestwo Boże oznacza panowanie Boga w tym świecie przez wyznaczonego przez Niego człowieka Jezusa Chrystusa. Jednak 2000 lat temu Żydzi oczekiwali tego królestwa w inny sposób, wiążąc z Jego nadejściem nadzieję na wyzwolenie ich spod jarzma znienawidzonych Rzymian. Dlatego właśnie w Ewangelii Mateusza aż 32 razy występuje jego szczególne określenie Królestwo Niebios. Aby unaocznić, że źródło władzy tego królestwa jest w niebie, a nie na ziemi, termin Królestwo Niebios oznacza zasadniczo dokładnie to samo, co Królestwo Boże, ale ma uwypuklać niebiański charakter tej formy rządów. W Ewangelii Mateusza Królestwo Niebios jest zawsze postrzegane jako coś przyszłego. Za jego początek uważane jest w niebo wstąpienie Pana, podczas gdy Królestwo Boże również i u Mateusza przedstawione jest jako coś już istniejącego. Widzimy to na przykład w Mateusza 12:28. A jeśli ja wyganiam demony Duchem Bożym, wtedy nadeszło do was Królestwo Boże. Wiele podobieństw, które Marek i Łukasz przedstawiają dla wyjaśnienia istoty Królestwa Bożego, Mateusz także wymienia, ale jako podobieństwa o Królestwie Niebios. W sumie Mateusz opisuje 10 podobieństw o Królestwie Niebios, o pszenicy i konkolu. Widzimy to w Mateusza 13:24-30, 36-43, o ziarnku gorczycznym Mateusza 13:31-32, o kwasie Mateusza 13:33, o ukrytym w roli skarbie Mateusza 13:44, o drogocennej perle Mateusza 13:45-46, o sieci Mateusza 13:47-50, o złym słudze Mateusza 18 rozdział 23-35 wersetu,
o robotnikach winnicy, Mateusza 20 rozdział od 1 do 16 wersetu, o uczcie weselnej, Mateusza 22 od 1 do 14 i o 10 pannach, 25 rozdział 1 do 13 wersetu. Zgromadzenie albo kościół, z greckiego eklezja. Ewangelia Mateusza jest jedyną Ewangelią, która mówi o zgromadzeniu, czyli kościele. Dopiero gdy Mesjasz został odrzucony przez swój ziemski lud, zapowiedział założenie swojego zgromadzenia, którego on sam jest fundamentem. Zgromadzenie zostało powołane w Dzień Zielonych Świąt w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale, a tworzą je wszyscy wierzący obecnego czasu łaski. Przed nadejściem sądów czasu końca zostanie ono zabrane przez samego Pana do domu Ojca, by na wieki przebywać w Jego chwale. Mateusza 18, do 15 werset do 20, Pan mówi o lokalnym zborze, czyli zgromadzeniu. To znaczy o tych, którzy na konkretnym miejscu spotykają się jako zgromadzenie Boże. Mateusza 18, od 15 do 20. A jeśli by zgrzeszył brat twój, idź, upomnij go sam na sam, jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi, a jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie. I cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Nadto powiadam wam, że jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Pan mówi o lokalnym zborze, zgromadzeniu w Mateusza od 18 rozdział od 15 do 20. We wszystkich kwestiach karności sam Pan powierzył miejscowemu zgromadzeniu najwyższy autorytet na ziemi, opierający się na tym, że On sam obecny jest pośród tych, którzy zgromadzeni są do Jego imienia. W Starym Testamencie prawda o zgromadzeniu, czyli Kościele, nie została jeszcze objawiona. Należała do tajemnicy Bożej, która została odsłonięta dopiero w Nowym Testamencie, o czym czytamy w Efezjan 3 rozdział od 1 do 12. Dlatego ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jezusa za was pogan, bo zapewne słyszeliście o darze łaski Bożej, która mi została dana dla waszego dobra, że przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica, jak to powyżej krótko opisałem. Czytając to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona Jego świętym apostołom i prorokom. Mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię, której sługą zostałem według daru łaski Bożej okazanej mi przez Jego wszechmocne działanie,
mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe i abym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w Niego. Gdy Syn Boży dokonał dzieła odkupienia, Duch Święty zstąpił na ziemię, by zamieszkać wierzących. Przegląd treści Ewangelii Mateusza. Przegląd treści Ewangelii Mateusza. Po pierwsze, Mateusza pierwszy rozdział od 1 do 4 i 11. Przedstawienie osoby króla. A. Rodowód i narodzenie Chrystusa. Nagłówek, werset pierwszy. Rodowód od Adama do Chrystusa, tak zwana linia Józefa. Wersety od 2 do 16. Streszczenie. Werset 17. Maria brzemienna z Ducha Świętego. Werset 18. Józef. Anioł Pański i wypełnienie proroctw, wersety od 19 do 23. Narodziny Jezusa, wersety od 24 do 25. B. Hołd mędrców i nienawiść Heroda. Pytanie mędrców, wersety od 1 do 2. Reakcja Heroda, werset 3 do 8. Hołd i powrót mędrców, wersety od 9 do 12. Ucieczka do Egiptu, wersety od 13 do 15, powrót z Egiptu i zamieszkanie w Nazarecie, wersety od 19 do 23. C. Chrzest Chrystusa nad Jordanem, służba Jana Chrzciciela, wersety od 1 do 6, wzywanie do pokuty, wersety od 7 do 12, chrzest Jezusa i zstąpienie Ducha Świętego na Niego, werset 17, którym czytamy: Ten jest Syn mój umiłowany. Wersety 13 do 17. D. Rozdział 4. Od 1 do 11 wersetu kuszenie Chrystusa i Jego zwycięstwo. 40 dni na pustyni, wersety od 1 do 2. Powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. Wersety od 3 do 4. Druga próba. Rzuć się w dół. Wersety 5-7. Trzecia próba. To wszystko dam ci. Werset od 8 do 11. Po drugie. Mateusza od 4 rozdziału 12 werset do 12 rozdziału 50 werset. Część główna, fragment pierwszy, służba króla w Galilei. Rozdziały od 4:12 do 25, służba Jezusa w Galilei. Zamieszkanie w Galilei, czyli Kafarnaum, wersety od 12 do 17. Powołanie Piotra i Andrzeja, wersety od 19, gdzie jest napisane: Zrobię was rybakami ludzi. Wersety od 18 do 20, powołanie Jakuba i Jana, wersety 21-22. Nauczanie i uzdrawianie w Galilei, wersety 23 do 25. Rozdział od 5 do 7, kazanie na górze. Wprowadzenie, rozdział 5 od 1 do 2, 9 błogosławieństw, wersety od 3 do 12, wy jesteście solą ziemi, werset 13, wy jesteście światłością świata, werset 14 do 16, Pan i jego stosunek do zakonu.
Wersety 17 do 18 – zakon a królestwo. Wersety 18 do 20 – nienawiść wobec brata. Werset 21 do 26 – cudzołóstwo. Wersety 27 do 30 – rozwód i ponowne wstąpienie w związek małżeński. Werset 31 do 32 – przysięganie. Werset 33 do 37 – oko za oko, werset 38 do 40, miłujcie nieprzyjaciół waszych. Wersety 43 do 48, dobroczynność, rozdziały 6 od 1 do 4. Modlitwa, wersety 9 do 13, między innymi Ojcze Nasz. Wersety od 5 do 15. Post, wersety od 16 do 18. Skarby w niebie i skarby na ziemi, wersety od 19 do 21. Oko, werset 22 do 23. Nikt nie może dwom panom służyć, werset 24. Nie troszcie się, wersety 25 do 34. Nie sądźcie, rozdział 7 od 1 do 5. Rzucanie pereł przed wieprze, werset 8. Modlitwa, werset 7 do 12. Dwie drogi, werset 13 do 14. Po owocach poznacie ich. Werset 15 do 20. Bezwartościowe wyznanie. Werset 21 do 23. Słuchanie, a wykonywanie Słowa Bożego. Wersety 24 do 27. Zakończenie w wersety 28-29. Rozdział 8. Moc Jezusa nad chorobami i szatanem. Trędowaty, wersety od 1 do 4. Sparaliżowany sługa setnika z Kafarnaum, wersety 5 do 13. Choroba teściowej Piotra, wersety 14 do 15. Dalsze uzdrowienia, wersety 16 do 17. Jak naśladować Pana, wersety od 18 do 22. Uciszenie burzy na jeziorze, wersety 23 do 27. Opętani w krainie gadareńczyków, wersety 28 do 34. Rozdział 9. Powołanie Mateusza i dalsza służba Jezusa. Sparaliżowany w Kafarnaum, wersety od 1 do 8. Powołanie Mateusza, wersety od 9 do 13. Uczniowie Jana, wersety 14 do 17. Córka przełożonego synagogi oraz kobieta chora na krwotek, wersety 18 do 26. Dwaj niewidomi, wersety 27 do 31. Niemy opętany, wersety 32 do 34. Służba i współczucie Jezusa, werset 37, w którym jest napisane: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Wersety 35 do 38. Rozdział 10. Wysłanie 12 apostołów. 12 apostołów, werset od 1 do 4, wyprawienie ich w drogę od 8 do 10, zasady obowiązujące apostołów w czasie wędrówki, wersety od 11 do 15. Świadectwo uczniów w ciężkim czasie, wersety od 16 do 23. Mistrz, uczniowie, werset 24 do 25. Nie bójcie się, wersety 26 do 31. Wyznanie lub zaparcie się, wersety 32 do 33. Niepokój na ziemi, 34 do 37. Branie na siebie krzyża i podążanie za Panem, wersety 37 do 39. Pokrzepienie w służbie, wersety 40 do 42.
Rozdział 11. Odrzucenie Chrystusa przez lud. Wprowadzenie. Po pierwsze, Jan Chrzciciel w więzieniu i jego pytanie. Wersety 2-6. Pan usprawiedliwia Jana. Wersety od 7-19. Biada wypowiedziane nad Chorazynem, Betsaidą i Kafarnaum. Wersety 20-24. Wysławiam Cię, Ojcze. Wersety 5-27. Przyjdź do mnie. Weźcie na siebie moje jarzmo. Wersety 28-29. W rozdziale 12 odrzucenie Chrystusa przez przywódców ludu, zbieranie kłosów w sabat, wersety od 1-8, uzdrowienie uschłej ręki w sabat, wersety 9-13, faryzeusze planują morderstwo, werset 14, Pan wycofuje się na ustronne miejsce, werset 15-21. Ślepy i niemy opętany, wersety 22-23. Bluźnierstwo faryzeuszy, wersety 24-30. Bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu, wersety od 31-32. Drzewo i jego owoce, 33-37. Żądanie znaku, wersety 38-42. Powrót nieczystego ducha, wersety 43-45. Krewni Pana Jezusa, wersety 46-50. Po trzecie, Mateusza 13-20, część główna, fragment drugi. Służba odrzuconego króla. Rozdział 13, 7 podobieństw o królestwie niebios nad morzem. Wersety od 1-2. Podobieństwo o siewcy i czworakiej roli. Wersety 3-9. Tajemnice królestwa niebios i brak zrozumienia ze strony ludu, wersety od 10-17. Wyjaśnienie podobieństwa o siewcy, wersety od 18-23. Podobieństwo o pszenicy i konkolu, wersety 24-30. Podobieństwo o ziarnku gorczycznym, wersety 31-32. Podobieństwo o kwasie, werset 33. Jezus i jego podobieństwa, wersety 34-35. W domu, werset 36. Wyjaśnienie podobieństwa o pszenicy i konkolu, wersety 37-43. Podobieństwo o skarbie ukrytym w roli, werset 44. Podobieństwo o kosztownej perle, werset 45-46. Podobieństwo o sieci z rybami, wersety 47-50. Zakończenie, wersety 51-52. Odrzucenie Jezusa w Nazarecie, wersety 53-58. Rozdział 14. Ścięcie Jana Chrzciciela, wersety od 1-12. Reakcja Jezusa, werset 13. Nakarmienie 5000, 5 chlebów i 2 ryby, wersety 14-21. Jezus chodzi po wodzie, wersety 22-33. Uzdrowienia w Genezaret, wersety 34-36. Rozdział 15. Faryzeusze i tradycja przodków, wersety od 1-9. Czystość i nieczystość, wersety 10-20. Niewiasta kananejska, wersety 21-28. Uzdrowienia nad jeziorem, wersety 29-31. Nakarmienie 4000, 7 chlebów i kilka rybek, wersety 32-39. Rozdział 16. Odmówienie znaku z nieba, wersety od 1-4.
Ostrzeżenie przed kwasem faryzeuszy i saduceuszy, wersety 5-12. Zapowiedź powstania zgromadzenia albo kościoła, werset 18. Na tej skale zbuduję kościół mój, wersety 13-20. Pierwsza zapowiedź cierpień Chrystusa, werset 21-23. Zaparcie się samego siebie, werset 24-27. Pierwsza zapowiedź cierpień Chrystusa, werset 21-23. Zaparcie się samego siebie, wersety 24-27. Jezus zapowiada swoje uwielbienie w wersecie 28. Rozdział 17. Uwielbienie Chrystusa na górze przemienienia, werset 5. Ten jest Syn mój umiłowany. Wersety od 1-8. Zapowiedź zmartwychwstania Chrystusa w wersecie 9. Eliasz a Jan Chrzciciel, werset 12. Kolejna zapowiedź cierpień. Wersety od 10-13 zajmują się kwestią Eliasza i Jana Chrzciciela. Chłopiec będący epileptykiem opisany jest w wersetach 14-21. Trzecia zapowiedź cierpień opisana jest to w wersetach 22-23. Pan Jezus a podatek świątynny, wersety 24-27. Rozdział 18, właściwe postępowanie w królestwie i w zgromadzeniu, czyli kościele. Jeśli się nie staniecie jak dzieci, wersety od 1-5. O gorszeniu innych, wersety 6-9. Zbawienie zgubionych, werset 11. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co było zginęło. Jest to opisane w wersetach od 10-14. A jeśli by zgrzeszył brat twój, werset 20, albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich, wersety 15-20. Przebaczenie, wersety 21-35. Rozdział 19. Pan w Judei, wersety od 1-2, rozwód i ponowne wstąpienie w związek małżeński, wersety 3-12, Jezus i dzieci, wersety 13-15, bogaty młodzieniec, wersety od 16-22. Bogactwo a naśladowanie Chrystusa, werset 24, łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Wersety 23-30. Rozdział 20. Podobieństwo o winnicy. Werset 16. Tak będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Wersety od 1-16. Czwarta zapowiedź cierpień. Wersety od 17-19. Synowie Zebedeusza i ich prośba. Werset 20-23. Chęć bycia wielkim. Werset 28. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Wersety 24-28. Dwaj niewidomi w pobliżu Jerycha. Wersety 29-34. Po czwarte, Mateusza 21-25. Część główna, fragment trzeci. Służba króla w Jerozolimie. Mateusza od 21-25 rozdziału. Część główna, fragment trzeci. Służba króla w Jerozolimie. Rozdział 21 to wjazd do Jerozolimy opisany w wersetach od 1-11. Drugie oczyszczenie świątyni, które możemy porównać z Jana 2 rozdział 13-17 wersetu, który widzimy tutaj w wersetach od 12-17.
Uschłe drzewo figowe, wersety od 18 do 22. Pytanie a autorytet Jezusa, wersety 23 do 27. Podobieństwo o dwóch synach, wersety 28 do 32. Podobieństwo o dzierżawcach winnicy, wersety 33 do 41. Kamień węgielny, wersety 42 do 46. Rozdział 22 z kolei to podobieństwo o królewskim weselu, wersety od 1 do 14. Faryzeusze i podatek, wersety 21. Oddawajcie więc, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co Bożego, Bogu. Wersety 15 do 22. Saduceusze, a zmartwychwstanie, wersety 23 do 33. Największe przykazanie, wersety 34 do 40. Chrystus Panem i Synem Dawida, werset 41 do 46. Natomiast w rozdziale 23 siedmiokrotne biada wypowiedziane nad faryzeuszami i uczonymi w piśmie. Potępienie ich postępowania, werset 12. A kto się będzie wywyższał, będzie poniżony, a kto się będzie poniżał, będzie wywyższony. Wersety od 1 do 12. Pan wypowiada nad nimi siedmiokrotne biada, wersety 13 do 39. Rozdziały 24 do 25 z kolei jest mowa Pana o czasach ostatecznych. Opisane jest to Mateusza 24 od 1 do 44, Żydzi, potem od Mateusza 24, 45 do 25, 30, chrześcijaństwo oraz Mateusza 25, 31 do 46, poganie. Krótki przegląd wydarzeń. Rozdział 24 od 1 do 14. Potem wielki ucisk żydowskiej resztki, wersety od 15 do 28. Potem przyjście Syna Człowieczego, wersety od 29 do 31. Następnie bądźcie gotowi wezwanie, 32, wersety od 32 do 44. Niewierny sługa opisany w wersetach od 45 do 51. Podobieństwo o 10 pannach opisane w rozdziale 25 od 1 do 13 wersetu. Podobieństwo o talentach, wersety 14 do 30. Sąd nad żyjącymi po przyjściu Syna Człowieczego, wersety 31 do 46. Mateusza 26 do 28 to jest dokończenie służby króla. Rozdział 26. Pascha i pojmanie Jezusa. Piąta zapowiedź cierpień, werset od 1 do 2. Plan arcykapłanów i starszych, wersety 3 do 5. Namaszczenie Jezusa w Betanii, wersety 6 do 13. Zdrada Judasza, wersety 14 do 16. Przygotowanie Paschy, wersety od 17 do 19. Wskazanie zdrajcy, wersety 20 do 25. Ustanowienie wieczerzy, wersety 26 do 30. Zapowiedź zaparcia się Piotra, wersety 31 do 35. Getsemane, wersety 36 do 46. Pojmanie Jezusa, wersety 47 do 50. Odcięcie ucha słudze arcykapłana, wersety 51 do 54. Ucieczka uczniów, wersety od 55 do 56. Jezus przed Kajfaszem, wersety 57 do 68. Zaparcie się Piotra, wersety 69 do 75. Rozdział 27. Przekazanie Pana w ręce Piłata. Wersety od 1 do 2. Żal i samobójstwo zdrajcy. Wersety 3 do 10.
Jezus przed Piłatem, wersety 11 do 14. Jezus i Barabasz, 15 do 26. Wydrwienie Jezusa w pretorium, wersety 27 do 31. Golgota, ukrzyżowanie, wersety od 32 do 38. Drwiny ludu, wersety 39 do 44. 3 godziny ciemności, wersety 45 do 53. Świadectwo setnika i żołnierzy, werset 54. Kobiety stojące pod krzyżem, wersety 55 do 56. Józef z Arymatei dokonuje pochówku ciała Pana Jezusa, wersety 57 do 61. Zabezpieczenie grobów, wersety 62 do 66. Rozdział 28. Kobiety u pustego grobu, wersety od 1 do 8. Spotkanie ze zmartwychwstałym Panem, wersety 9 do 11. Reakcja Żydów i Rzymian na zmartwychwstanie Jezusa, wersety 12 do 15. Jezus ukazuje się uczniom w Galilei, wersety od 16 do 18. Polecenie służby uczniom, werset 20. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata, wersety od 19 do 20.